Witajcie, myszki z tej strony Trawon, w kolejnym odcinku z Harzmanem 4. No, tak jak się kiedyś jako Niemcy. No, w ostatnim odcinku udało nam się pokonać Rosję. Dzięki czemu teraz mamy dostęp do Japonii. Jak sami widzicie, już trochę przygotowują się, jeżeli chodzi o Japonię. Japonia wydaje się, że oni. O, coś tutaj z zbożem robią. Oni możliwe, że stracili część floty. Ale nie, to mi się tylko zdarza. Zdaje. Co oznacza, że żebyśmy tutaj coś z nimi zrobili, może być trudno. Na pewno Japonia przygrywa. Ponieważ w sumie zaatakowała nas tak od tyłu, a my nie lubimy, kiedy ktoś nas atakuje. Więc tak, możemy po pierwsze to zacząć. Unlocks the ability to convert access division to civilian factories. Ciekawe. Nie jest jakieś takie mega dobre. Chociaż i tak byśmy sobie zmienili, bo z ilością fabryk, którą mamy, to nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. Tutaj mamy po prostu jakieś boosty. Boosty ogólnie rzecz biorąc. Tutaj jakieś decyzje, znaczy się decyzje. Tutaj ten. Nie wiem, co to dokładnie robi. Tutaj w sumie mamy. Ja na razie bym sobie porobił o te po prostu. Te związane ze światem. Jak sami widzicie, cała nasza frakcja tutaj w sumie się wybiera. No, zobaczymy, co z Brytyjczankami, ponieważ Antanta, że tak powiem. Stoi sobie, jest w wojnie z częścią. My też w sumie jesteśmy, na szczęście Brazylia tutaj sobie radzi. Okej, nie odzyskała te terytoria. No i tak naprawdę musimy sobie patrzeć, co się dzieje. Tutaj nasze dywizje już dojechały. To, co w głównej mierze chcę. Czyli to jest ta armia? To nie jest ta armia. To jest ta armia. Nie, pogubiłem się. Bo myślałem, że to armię wysłałem. No więc to, co robimy, to po pierwsze atakujemy tutaj. Te dywizje nie są jakieś mega trudne. Trans Amur, wydaje się, że wszystkie one tutaj przepływają. Ale zbajpasowaliśmy. Co my zbajpasowaliśmy realnie? Control into Sudet Southwest, to nie, to my mamy. Reclamation of Middle Africa, no to nie mamy. Control decolonization, we are on track to the Democratic Union path. Democratic Union? Nie, nie jesteśmy na tym. We will seek to hold our colonies for as long as possible, even through force. Czyli nic ważnego. To mi się podoba. Przyspieszenie upadku tej właśnie francuskiej Afryki. Indie do nas dołączają. To znaczy, że mamy potężnego sojusznika. Historia o tym, że teraz jest pokój, żołnierze mogli powrócić, w sumie realnie mogli powrócić, bo tutaj ich wysłałem. No, w sumie mamy wystarczająco dywizji obecnie. Tutaj oczywiście czekamy na tych Marines, które przypłynie. To może trochę potrwać. A tutaj mamy trochę rzek, więc żeby ich wypchnąć trochę też nie będzie aż tak łatwo. To, co możemy teraz zrobić, to spróbować ściągnąć naszą marynarkę. Ponieważ ewidentnie by się przydało ją mieć na czas obecny.
Ups. Coś chyba źle połączyłem. Bo i chcę, żeby poleciało do tego. Okej, okay, a tutaj co mamy? Tutaj mamy tylko niszczyciele. To idzie tu. Idzie tutaj. A tutaj też mamy jakąś rozwiniętą flotę. To, co bym na razie chciał, to ja po prostu to poogarnąć szybko i później wysłać te floty do Japonii. Ponieważ potrzebujemy tej wsparcia. I tutaj. Convoy escort. Convoy raiding. Mamy tutaj coś, jakieś lotnisko. Mamy małe lotnisko na 200. Co ewidentnie musimy sobie zmienić. Szybko tutaj wyślemy coś i tutaj was możemy odesłać. Na razie nie jesteście nam potrzebni. Przynajmniej w takich ilościach. Na pewno 1000 myśliwców. I myśliwców tych morskich. No, przydają się nawet czasami. O nie, uda nam się. Dobra, niech tutaj lecą. A my w międzyczasie... To co bym chciał tutaj uczynić, to zobaczyć, czy coś tutaj mamy, bo mamy tak... możemy to zrobić, tego jest mało w Europie. Tego nie ma. Nie wiem, czy to się nam przyda. Nie wiem, czy to się w ogóle nam przyda. Możemy zdobyć to przeciwko Japonii, co na pewno będzie przydatne. I mamy lepsze karabiny. Nice. Akurat lepsze karabiny to według mnie wielki plus. Tutaj mamy już ostatnie badania, co pokazuje nam, że już prawie jesteśmy na końcu drogi. W ogóle rakiety są tak daleko. Wow. I nawet lepszych statków nie możemy badać. No to sobie wybadajmy ten 11 poziom. To chyba już całe Mio mamy zrobione. No, całe mamy. Jaki jest bonus? No, produkcja to o wiele zwiększona, ale dosyć duże bonusy, jeżeli chodzi o to. Dobra, jak to wygląda? Oni dopiero tutaj jadą. Są już w sumie blisko. Więc to jest akurat plus. Tutaj powoli się zbliżamy do tego. Fajnie by było mieć jakieś porty tutaj w Korei. Ale nie wiem, czy się uda. A tutaj jak się Japonia wystawiła, no to trochę słabo. My mamy nadal z tymi wojny. O, fajne. Okej, okay, co ty pokazujesz, że możemy zrobić? Możemy nadal to robić. Dobra, dalej to robimy. Mamy nadal te decyzje. Tutaj musimy mieć one of the following is win with Azerbaijan. A, to jeżeli byśmy mieli Azerbejdżan ze sobą. Ale nie mamy. Tutaj możemy zaatakować ich. Ale co dokładnie musimy zrobić? Muszą być, szczerze powiem, po prostu albo po złej stronie historii, albo w wojnie. Jeżeli tego nie potrzebujemy, to w sumie możemy robić to. I tak nie potrzebujemy za bardzo drugiego Mio do broni. On już tak bardzo nie jest potrzebne. Grała nowa partia?
3. Nie, ta sama. No, jesteśmy po pierwsze liderami tutaj sondaży. Sport może pójść dalej. A na razie się zgadzamy, to nie jest tak, że chcemy przeciwko nim. Atakować zbytnio. Tutaj możemy pójść na jakieś ugodę. Widzenie to drzewko też nie sądzę, żeby było, że powiem, najbardziej doskonałe, bo wiadomo, że później te drzewka na samym końcu są takie różne, ale zobaczymy, jak to będzie. Mamy w sumie mnóstwo fabryk. Dlaczego Dlaczego wydawało mi się, że mamy mnóstwo fabryk? Nie, mamy wystarczająco. Tutaj powoli się nam te pojazdy, bo dodałem Amtraki do Marines. Tutaj widzę, że się udało nam się ich skapitulować, co oznacza, że musimy poprosić o military access i ich zaatakować. Okej, Meksyk został tutaj przełamany. Co możemy jeszcze? Australię w sumie możemy robić. I oczywiście dalej będziemy sobie brać tych. I teraz takie... Kiedy nasze te dywizje realnie przybędą? Bo one strasznie wolno lecą. Chyba nie mamy żadnej decyzji do tego, bo by się pokazało już od razu. No to... Robimy to. Nie widzę, czy jest coś tutaj takiego, żeby z tymi, nie wiem, może podczas pokoju, czy coś takiego. Mamy ten Pacific War, co po prostu daje nam bonusy. Zobaczymy jeszcze. Mechanized oczywiście zaczniemy. W pewnym momencie byśmy sobie zmienili. No, kompletnie ich wypychamy z półwyspu. Tak. Niemieckie dywizje wypychają japońskie z tego. Możemy przeciwko Iranowi. Nice. Wszyscy uwielbiają wojnę przeciwko Iranowi po ropę. Tutaj możemy spróbować to. Tylko wydaje mi się, że oni nie są kadroist. To jest coś innego. To są tacy... z komuniści. Tego chyba nie ma, tego. Okej, okay, Iran... nie jest w frakcji. Wow, podoba mi się, jak tutaj dookoła ich otoczyli. Jest cały przyjęli. No, możliwe, że się trochę wkurzyli. Ale... no, jeżeli tak chcieli, podoba mi się, że zapewne mogliby jeszcze Muskat zaatakować i tak okrążyć. Okej. Okay. Więc pytanie, czy mamy jakieś dywizje tutaj? Mamy w sumie tutaj wystarczająco. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Tutaj Armored Car, tak, jedno z tych Mio, które ani razu nie wykorzystaliśmy. Tak, dzielna walka o Busan. Nikt się nie spodziewał niemieckiej dywizji na Półwyspie Koreańskim. Wygraliśmy, ale przegraliśmy. Okej, okay, co ta nas atakuje? Atakuje nas wielka flota. Gdzie są nasze...
Nasze... One w ogóle ich nie widzą. Czy one się naprawiają, że ich jest tak dużo? Naprawię? Nie. Okazuje mi, że w ogóle żadnego nie ma. Są w naprawie w jakichś portach. No, a tutaj nie mamy zasięgu. Kurde. Nasze te myśliwce, znaczy się bombowce torpedowe są w ogóle bez zasięgu. Czy moglibyśmy sobie zbudować nowe? Tactical Scout Heavy. Tutaj Naval Bomber. Okej. Nowego bombowca sobie stworzyliśmy. I czekajcie. Sobie zamienimy na tego. Okej. No i teraz powinno być lepiej. Okej. Tutaj w sumie zrobiliśmy to, co się dało. Więcej decyzji w sumie nie mamy. Tutaj trochę straciliśmy łodzi, ale... nie powiem, jest sporo. Ale tylko wypniemy ich i koniec, bo tak naprawdę tych to, żeby wypchnąć to, żaden problem. Tutaj jeszcze mają trochę, ale myślę, że sobie poradzą. Jak to wygląda z tym? Tutaj jest, dobra, wypowiadamy wojnę. Wezwij wszystkich sojuszników. Was też. Okej. Tutaj... mamy wojnę z Osmanami. Wiecie, co to oznacza. Ściągamy naszą potężną armię do Konstantynopola. Okej. No, w sumie sądziłem, że... nie. Dlaczego pokój z wami? Nie chcę tego. Dobra, dalej sobie próbmy tutaj kolejne rzeczy. Tutaj na szczęście Bułgaria sobie trzyma się. Dosłownie radzi sobie z tym w mega, mega szybko. Zgaduję, że nasze samoloty tutaj już są automatycznie, więc... No, Konstantynopol to za chwilę padnie. A w sumie już padł. Teraz tylko musimy się przebić. Co nie musi być aż takie szybkie. Czy ta część dywizji nie może pójść tak dookoła? Okej, spróbujemy tak zrobić. Może się uda. Jakieś decyzje mamy? Możemy zaprosić Montenegro. Okej. Nie wiedziałem, że Czarnogóra nie jest z nami. Tutaj możemy kolejne. O, udało nam się przejść przez to. Co znaczy, że Konstantynopol niedługo upadnie w ogóle. Podoba mi się, że tutaj zostawiłem tylko tych właśnie z Hindusów i sobie i tak nie poradzili. Okej, więcej tych ulepszeń. Tutaj automotive zawsze wybieram, bo tych badań akurat jest najmniej, więc trudno, żebyśmy coś tam dostali. Tutaj wszystko chyba mamy. Możemy jeszcze to zrobić. I automotive. A widzę, że tutaj sobie poradzili. Jak to wygląda z tym? Tutaj sobie... No nie możemy sobie tutaj nic zrobić. O. Dostaliśmy zyski z Sueza, chociaż w sumie zbytnio
zbytnio nie zbytnio, że tak powiem, raczej nie powinniśmy tego dostawać, ale okej. Tutaj jakieś miasto zostało. Czy coś tutaj możemy jeszcze zrobić? Chyba... chyba tylko to. Tutaj możemy spróbować wysłać kilka dywizji, żeby się tymi zajęli. To są tylko takie pojedyncze dywizje, które trzeba po prostu załatwić. No, zaatakowaliśmy z dwóch stron. Trochę Gruzja słabo działa, ale to Gruzja. Wybaczamy wam. Okej, więc myślę, że teraz zróbmy projekt CPK dla każdego. O, zapomniałem, że mamy medal. Okej. No i chyba powinniśmy niedługo pokonać Turcję. Jedyne, co mnie boli, że będziemy musieli wybadać paratroopers, bo dosłownie nie uda nam się zdesantować. Boom. Ej, w sumie mogliśmy jeszcze... Boom. Jakie super, super ciężkie samoloty. Jeszcze... możemy jeszcze lepsze to zrobić? Wow. O, chyba... chyba tam coś koliduje ze sobą. Okej, okay, jak to wygląda z tym? No, w sumie dotarli do rozkazu. Aż w Bagdadzie mają stolicę. Trochę smutne. Ale wystarczy, że trochę nie popchniemy. I już powinno pójść. Widziałem flagę czeską. Co tutaj mamy? Tutaj dalej mamy to. Tak naprawdę możemy to robić znowu, bo to nas broni. No, trochę dużo tego mamy. Ale to będzie najbardziej wkurzająca rzecz na świecie. Ja pamiętam z innej serii. To możemy zrobić działo kolejowe. Nawet fajne są. Nie powiem, to jest po prostu taka mega artyleria, którą możesz poruszać. Okej, okay, zrobiliśmy tutaj wszystko, co oznacza, że o, będziemy budować łuki triumfalne. No, nie powiem, ciekawe założenie. Tutaj jeszcze nic. Artylerię możemy w sumie zacząć. Już na 13 poziomie mał. Trochę słabo, że nie ma żadnych bonusów do rakiet artylerii, więc tak trochę nic z tego nie dostaniemy, ale... Okej. Okay. Radniemy flotę, bo uwielbiamy. I chyba my to i tak wszystko weźmiemy dla siebie. Tutaj Suez w sumie tak zbytnio nie zwracał na to uwagę, ale mamy sporo fabryk, dlatego że kogoś pokonaliśmy. Ale wyślemy na razie tutaj te dywizje, żeby się zajęły frontem wschodnim. A reszta może w sumie wracać do Niemiec. Okej, okay, decyzje. Co robimy z Arabią? Wyzwolimy lojalną Arabię. Tak, udało mi się wygrać na samym końcu. Egipt. No niech wróci monarchia. Ładną mają tutaj. Ładnie ktoś narysował. Wreszcie. Tak, wyzwolimy Jemen. Chyba wyzwolimy Republikę. Realnie czuję się, że mi się to należy. Za to, co zrobili. Okej, mamy Libię. O i Armenię wyzwolimy od razu. To akurat fajne.
O, Azerbejdżan do nas dołączył. Okej. Okay. Podoba mi się, że tutaj jest ta ikonka Afryki. Damy to Grecji. Grecy dostaną po prostu resztę według mnie. Bo w sumie co mamy zrobić? Oddamy to Egiptowi, niech będzie duży Egipt. Dobra, Kars. Czym jest Kars? To. Myślę, że zrobimy wielkie, po pierwsze, zabory Turcji za to, co nam zrobiła. To Arabii. Grecji. Wyzwolimy jako osobne, tak realnie. I no, wyzwolimy Syrię. Wielka Syria. Okej, dalej. Batamui. No, Gruzji oddamy. Kurdystan. Podzielimy się. No i oddamy to Grekom. No i Greka. Grecja jest podzielona. Dobra. To też oddamy. I chyba nie mamy już żadnej decyzji. Nie mam, tylko demobilizację armii. O dziwo. A, to jest to. This one tends of all... to się mi nie opłaca. Może coś ciekawego później będzie, ale obecnie nie ma. Okej, okay, możemy tutaj to zrobić i... No, podoba mi się nawet. Zrobimy to na samym początku. I pokazuje mi się, że to local agencies tego nie łapie na razie. Na razie. Więc to jest dobre. Będę mieć co chwila powiadomienie o tym, że coś tam mam do zrobienia. Okej, okay, ale myślę, że na tym zakończę. Tutaj musimy wybudować sobie paratroopers. Mamy je wybadane już na początkowym stadium, ale i tak musimy nadal je ich wyszkolić. Może taką całą armię paratroopers sobie wystawimy. No i od razu sobie byśmy całą doktrynkę do nich zrobili. Okej, okay, ale to zobaczymy się w kolejnym odcinku z tym. Z wami Trahorn. No to cześć!